Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Project Ozone 2 w trybie Titan w Safe Mode. Jest ze mną standardowo Wiktoria. Hej! Dzień dobry. Dzień dobry. Czemu strzymasz mojego rewarda? Ja to są moje rewardy. Idź na grzybki naprawdę, bo ty jesteś daleko za... Czy ja jestem daleko za murzynami, to jest inna sprawa. O, idzie Blood Moon. Jak tam u ciebie twoja wyspa z creeperami, że ci wybuchają co chwilę? Bardzo dobrze. Jakoś się trzymam. Bardzo dobrze, tak? Szkoda. Jezu, w ogóle zauważyłeś, że te sadzonki w nocy dostają jakiegoś bzika i ciągle traktują się bonminem? Nie. To się im... Nie zauważyłem? Przypatrz. Prawda tak robią. O, mam generator na koble. Idź naprawdę na szybki, dobra? Mówię, za daleko to się rozbudowujesz. Znaczy, za daleko w porównaniu do mnie, oczywiście. Ja otwieram teraz bagi, nie wiem o co się dzieje. Dawaj, wyrośnij drzewko, ty małe, niedobre, ty złe drzewko, naprawdę. Jak możesz mi nie rosnąć? Niestety mi nie chce drzewko rosnąć, jestem smutny z tego powodu bardzo. No ale dobra, pościnałem się mi te drzewka. Nie wiem, czy kurczę, nie przydało mi się w takim razie zrobić siekiery. Nie jest drogi biznes. O, tam jest ten mój update, jak widzicie. Nie wiem, czy pokazałem go w poprzednim odcinku. Tam jest taki update, wszędzie są spajki położone w różnych miejscach. Później jak się zrobicie już dzień, wam to pokażę, jak to wygląda aktualnie. Jest tam dołożonych 8 spajków w różnym ułożeniu, po to, żeby nam się mobki tam lepiej zabijały. Bo czym to faktycznie będzie? Chodzi o to, żebyśmy więcej itemów uzyskiwali. Aha. Ej, no faktycznie w nocy... Nie. Nie, samo się nie... Chciałem, że faktycznie w nocy... Jakby tu bonmin leciał. Znowu cię wywaliło? Fuck. No, znaczy dostaje przez chwilę takiego bzika. Nie tak, ciekawe, że cały o co z tym czas. Chodzi. Ciekawe. Co, z tym wywaleniem, czy z tym bzikiem na sezonki? Z tym bzikiem twoim. Ale którym? Na sezonki? Nie, z tym twoim wywalaniem, z twoim bzikiem na wywalanie. Coś takiego, dobra, nieważne. Jeszcze z tym, bo jeszcze to dziwnie zabrzmi, w ogóle będzie chore. Nie wiem. No właśnie. Tak. Nie mam świętego pojęcia. Bzik, bzik. Dobra, mamy teraz naszego tutaj dirta i znowu będziemy próbowali kolejną próbę zrobimy na pozyskanie naszego saplinga rubberowego. Zobaczymy, czy teraz nam się to uda. Więc machajmy teraz tutaj łapką i przesiewajmy tutaj to wszystko. I zobaczymy, co z tego uzyskamy. Czy dobrze się tą farmę zrobić na jedzonko, żebyśmy uzyskali więcej jedzonka. Miałem to wykonać między odcinkami, ale naprawdę zapomniałem. Albo była mała przerwa tak naprawdę między tym odcinkiem a poprzednim tak naprawdę. Co tu widzicie po ilości dni, które tam są na górze, czyli 0 dni w sumie. Ej, a nie, czekaj, to liczy chyba dni od mojego zalogowania? Bo ja mam 0 dzień akurat napisany. Ciągle. Dzień 0. O, mam lapis. Fajnie. Chciałem, dlaczego on był potrzebny. Czegoś na pewno. Pumpkiny, seedy, dobra. Gdzie stworzymy farmę? Możemy ją utworzyć w tym miejscu, wokół tego. Aha, jak najbardziej. Więc rozwalmy to. Tak, żeby oczywiście zostawić tutaj jeden blok trawy. Żeby to sobie fajnie tutaj później rozrosło się. Zrobimy to w ten sposób. I to również rozwalimy. Naszą farmę postawimy gdzieś w innym miejscu. Ten rozwalmy jeszcze i tutaj wszędzie potrzebujemy dirta położyć wokoło. Więc tutaj, no i również te bloki tutaj obok musimy teraz tutaj przerobić. I tutaj będziemy trzymali nasze roślinki. Nie wiem, czy tylko wystarczy mi taki malutki, czy większy chcę. Ha, najlepsze pytanie właśnie, czy taki mały, czy większy potrzebuję. Rody sobie zbiorę, bo chyba one są nie do uzyskania później. Z tego możemy zrobić sobie wielkiego ołka tylko. A, nie, czy to jest niepotrzebne tak naprawdę? Nie, to jest w ogóle niepotrzebne nam. No dobra, tutaj będziemy mieli teraz miejsce na naszą faremkę. Tylko do tego celu potrzebuję wykonać sobie matoka. Bo oczywiście nie mam jak zaorać tego terenu. Gdzie ja flintę położyłem całego? Tutaj jest flint, dobra. No i teraz potrzebuję wykonać sobie główkę z siekiery. No i główkę z łopaty. To już mamy.
Teraz to odłożymy. Potrzebujemy jeszcze jedną kościaną rączkę. Czyli tutaj użyjemy tylko jeszcze bonmila, bo to jest pół potrzebne, a bonmil jest połową. No i teraz matok pięknie jest już wykonany. Na odwrót, dobra. Matok 196 użyć. Bardzo fajnie. I teraz tylko przydałoby się naprawić jeszcze naszą siekierę, znaczy naszego kilofa. No i jest git. No i oczywiście matok. I potrzebujemy posadzić nasze marcheweczki i nasze pszenicę. Chyba jest pszenica. Dobra, zaoramy tutaj cały ten teren. Nawet wokoło. Co to jest, zostawimy, niech to przejdzie w tamto miejsce. I sadzimy. Ej, czemu tego nie można posadzić? Karoty? Karoty mogę posadzić. Czy mi nie posadzić zwykłego seeda? Bo musisz ten... zrób sobie kropy właśnie. No właśnie. Ciekawe, kurczę, to są co wymagane. One chyba przyspieszały ogólnie. Też no, ale kropy teraz ogólnie przyspieszają. Ogólnie to za Greycrafta będzie dużo do robienia, więc powodzenia ci rzeczy. Aha, fajnie. Ślicznie dziękuję w takim razie. Ja tylko cię ostrzegam, co nie? Działa na to bonmil, raz zobaczymy. Działa! Jeee! Przynajmniej tyle. Właśnie, grindstone. Co wymaga? Gir. Quartz. Quartz sandu był. Więc będę musiał troszeczkę sanda jeszcze poprzysiewać w takim razie, żeby to uzyskać. A, więc tak będziemy musieli zaraz zrobić, ale na razie póki co potrzebuję zdobyć jak najwięcej jedzonka. Teraz to można przerobić. Nie, to jest, to przerabiamy na mąkę. A jak na seedy to przerobić? Dało się chyba też na seedy przerobić. Coś się wydaje tutaj tak naprawdę. Tak, sagmil, 20% ma na wykonanie seedów. Ciekawe. Nie mam wrażenia, że dał radę wykonać seeda. Może jak go rozwalę. Co dało radę wykonać? Z jednej pszenicy posadzonej, jak ją zbiorę, mogłem seeda sobie zebrać też. Albo przerobić takiego jednego w heta na seeda. Wiem, że to bardzo po polskiemu było. No i to trzeba zobaczyć, w ogóle tutaj coś mamy do pozyskania. O, jest coś, nawet sporo itemów jest. Nie, panie, spadaj. Dziękuję. Mały zombiaczek mnie bije, niestety. O, jest temek, dobra, jest dusza wyleciała nawet, a czy duszę zabije? Nie, już wtedy zabiłem. Fajnie, kurczę. Bardzo, bardzo przyjemnie. To się naprawi, czy nie? Chyba nie. Nieprzyjemne. Ale patrzcie teraz, ile jest itemów. Jest o wiele więcej itemów niż poprzednio. Temu, że właśnie w większej ilości one mogły ponachodzić tutaj na nasze spajki. I to jest mega fajne. Mamy teraz trzy bagi. Dwa bagi, kurczę, safe nie umiesz liczyć. To są sztukę komony oczywiście, no ale cóż. Wow, mam Ender Lily. Nice, fajnie. To będzie przyjemne. Mam Safari Neta. I mam Nether Quartz. Jest te, kurczę, burżuajem teraz już całkowitym. Bardzo polskie słowo. Mogę sobie Grindera wykonać. Już teraz. Potrzebowałem tego właśnie, żeby Grindera wykonać. Jak widzicie sami. Grinder, ale mówisz do macerowania? Tak. Wiem, że już go masz. Nie mam. Cicho bądź. Nie jest potrzebny. Wiem, bo masz już pewnie pulverizer i maceratory i inne takie pierdółki. Nie, mam. Albo w ogóle mechanizma rozwiniętego całkowicie. Co? Mam piesek Stinkersa. To widzisz, to widzisz. To jest zła, niedobra. Bo nie cieszysz się, że mi się coś udało. Ha. Cieszę się. Jasne. Jasne. Zawsze. Bo jest tu ani nas. No i dobra, nasz kwarc już tutaj jest. Czyli kwarc grinder.
I teraz potrzebujemy ten patyczek na górę. Czy nigdy nie pamiętam, jak go się tworzy. 3 na 3 chyba. Taka siódemka. Tak? Tak, dobra. Jest. Dwie sztuki? Nie, jedną sztukę wykonam. On się nie psuje aż tak często, jeśli się go nie przekręci za daleko. Więc to już mamy. Ja tu oczywiście chcę wrzucić kości. Bo potrzebuję więcej bone meala. On chyba dawał więcej. Ja 3 mogę zrobić tak normalnie z samego siebie. A ile on jest w stanie zrobić? Okej, okay, już się przekręcił. 4. Więc zawsze jest to więcej. Tutaj też dałem skrzyżowania, bo podobno to krzyżuje. Zobaczymy, jak faktycznie będzie. Na razie, no niestety nic z tego nie wychodzi nam. Ale zobaczymy, czy za chwilę to się już uda. Weźmy tutaj sobie łańcuch, pokrzyżujemy to, że to musi chyba samo rosnąć, żeby się krzyżowało, jak już. A nie tutaj poprzez moje klikanie bone mealem. Mhm, bo bardzo to chyba nic ciekawe, nie daje. Czy to wyjdzie. Kurczę, ja teraz te seedy... Seedy jakoś musiało się dać tworzyć, jak mi się wydaje. Teraz może rozwalę jednak ten patyczek, ale zobaczymy, bo jednak... Zobaczymy, czy może można przekręcić w takim razie te... Ale przecież ci powiedziałam, można jak, jak masz to robić. Uzyskałem z tego mąkę z Enderio. Okej. Okay. Mąkę przepalasz. To nie jest to, co chcę. Co? To przepalasz. Wiesz co, ja próbuję akurat takie coś może głupiego zrobić. Patrzę się, czy mogę zmacerować pszenicę do postaci seedów. Niestety się nie da tego zmacerować. Nie wiem czemu, ale się nie da. Nie przewidzieli chyba tego, że ja będę próbował to macerować, tak? Bo ja jestem dziwny człowiek. Ale, Sefik, ja już ci podałam rozwiązanie, jak to zrobić. No dałem to krzyżowanie, ale na razie jeszcze nie działa. Ja bym ci to pokazała, ale jak będę miała... Daj mi skończyć mu grę. Nie. Tak. Nie da. Tak. A, ty też muszę postawić na tych kropach. No dobra. Ciekawe, jak skrzyżował marchewkę z pszenicą. A spróbujmy. Co z tego wyjdzie? Marchewka z pszenicą będą krzyżowane. A tu skrzyżujemy sobie jeszcze marchewkę z marchewką. Prawie. Skrzyżujemy oczywiście. Tutaj wsadzimy to. To zbierzmy. Tu damy krzyżowanie. Czyli między tym będzie skrzyżowanie, to się odbywało. A tu będzie kolejne skrzyżowanie. Chyba, tak to chyba działa. Nigdy tego nie używałem tej modyfikacji i słabo się na niej tak naprawdę znam. Bardzo słabo. Mega słabo. Tak. Dobra, teraz dla odmiany będziemy deszcza tworzyli z liści. To jest to samo jak w przypadku seedu, czyli 8 na 1. To nasze Ender Lily posadziliśmy, które zdobyliśmy tutaj w naszym spawnerze. Fuck, popatrzyłem na spawner i mnie wywaliło. Nie, bo dobra, mamy 2 seedy dodatkowe, niestety, ale kolejne 16 przerobionych itemów, czy 16 dirtu przerobionego i nic z tego za bardzo nam nie wyszło, troszkę szkoda. Potrzebujemy tu oczywiście więcej kropów i tak samo tutaj na naszych kropach, naszej plantacji też za dużo się nie dzieje. Żadnych mutacji nie ma, pewnie coś tutaj skopałem z tymi mutacjami, ale wiecie, ja się na mutacjach w ogóle nie znam. Ty chyba Klopero się chyba najwięcej znam z mutacji. Więc zrobimy teraz tutaj taką oto mieszaninę, plątaninę i o tym, co z tego nam wyjdzie. Z czego najlepiej oczywiście będzie tutaj pomieszać sadzonki pszenicy, czyli tu i tutaj je damy, w takich chorych miejscach. Ale czekajcie, one chyba tylko się łączą, jak są chyba dorosłe. No, chyba tylko wtedy się łączą. Ja w ogóle nie wiem czemu łączyłem je w innych miejscach. Sposobach. Czyli tam jeszcze żyją mobki, więc tam jeszcze nie będę iść. Jak zginą, oczywiście wtedy odważnie safe pójdzie do swojego grindera. Muszę wreszcie te poziomy ponabijać. Muszę wykonać sobie jak najszybciej mieczyk już. Może wykonajmy sobie już miecz. Ten podstawowy na razie. Czyli to. Flint i... Słucham. Ja byłam głupia. Okej. Okay. Bo... A czemu? Ogarnij to, no. Że żeby tam się moby zespełniły, po prostu zablokowałam to półpłytkami. One nie mogły dojść do tych ironowych kolców, żeby się zabić.
Bystre, muszę powiedzieć. O. Nie wpadłbym sam na to, tak ci powiem szczerze. Ja też. Jak ty na to wpadłaś? Do tej pory jeszcze nie wiem. Aha, do tej pory jeszcze nie wiesz, okej. Okay. To jest najważniejsze. Więc to wykonam kwarcowy. Nie wiem, jak to zrobiłeś, naprawdę, nie mam pojęcia. Ja też nie wiem. Tu będzie tam miał rączkę i uchwyt. Wykonamy sobie z Bonmila również. Mogę? Nie mogę. Z czego mogę to wykonać? Z tego, a co by to mi dało? Nie, nic mi to nie da, więc to jest bez sensu. Drewno też nie mogę. Tego nie mogę używać. Flint? Ej, no mogę sobie to jeszcze dać? Tu są oczywiście wymienione rzeczy, które mogę tutaj używać. Obsydian jest chyba najlepszy z tego wynika. Przymieszczenie byłby troszeczkę lepszy tego, co ja mam aktualnie. I stone'a mogę użyć, chyba cobblestone tutaj bardziej jest. To jest w bezpiecznym miejscu, prawda? Nie mam pojęcia. Tak. Czyli przy krawędzi. Zapraszam, znaczy, bardzo serdecznie. Wiesz... Tak zrobimy. Nie no, stoję w bezpiecznym miejscu. Gdybym nie spadła jednak. Chyba nie spadniesz. Chyba. Zobacz. Ale nie jestem pewny. I zobaczę to twoje tu. A co tam chcesz? No, jest ładnie, prawda? Tak jak powinno być. Co? Wiesz, że tego tu nie musisz na uko zdawać, tylko po prostu to, co pierwszy wyrośnie już do takiego 100%, to ono jakbyś to potraktował teraz konewkę, to ono automatycznie by przeskoczyło tutaj. Nie mam jeszcze konewki. Poczekaj, ja pójdę teraz za siebie. Słucham, czy coś jest? Nie bierz konewki, bo ty tutaj bierzesz psuła teraz. Ale nie, ja chcę w ogóle zobaczyć, czy to działa. Na konewkę? No bo to moje rodzina. Jeszcze się teleportuje. Patrzcie, jaki cheater. To jest dopiero prawdziwy przykład cheatera. I jak mam wrócić do siebie do domu? Zrobiłeś mi mostek? Możesz przeskoczyć. Zrobiłeś mi mostek? Nie, bo znając ciebie, to przez ten most by mi creepery szły same. Niestety, ale podejrzewam, że tak by to się skoczyło pewnie, więc no wybacz mi, ale no nie chcę z tobą mostu mieć, przynajmniej jeszcze nie w tym momencie. Może później uznam, że jesteś bardziej odpowiedzialna i mogę postawić mościk tam. Sorry, że to powiem, ale byłaby to prawda. No, dlatego właśnie mówię, dlatego póki co w tymże momencie mostu nie będzie, zapomnij o tym. Teraz mamy uncommon, loot baga i w środku mamy booka. Fuck, super, naprawdę zawsze możemy tę książkę tam mieć. I co? Zrobimy chyba małe turbo. Bo tutaj się zablokowałem całkowicie przy tych zadaniach. Nie wiem, czy Tinkera po prostu nie wykonam, bo to będzie chyba najprostsze i najszybsze dla mnie tak naprawdę. Byłoby wykonanie tego Tinkera. Bo wszystkie inne itemy są dla mnie zbyt teraz takie uciążliwe, będą one się craftingów. I nie wiem, czy wykonam sobie samo tutaj jeszcze hoppera. W celu automatyzacji produkcji lawy. Mhm. Zrobimy sobie innego hoppera. To jednak jest fajne i to będziemy mieć, przynajmniej będziemy mieli spokój z lawą. Tu było trzeba od góry dawać. W ten sposób i teraz tu mamy zawsze lawę produkowaną już na zapas i wykonamy se hoppera. Kleju mamy chyba wystarczająco co dużo. Gravel też mamy. Potrzebujemy tylko jeszcze obrobić sobie sanda, przepraszam. Więc to teraz zrobimy i wykonamy sobie przynajmniej tyle, ile będziemy w stanie bricków. Więc teraz to pukniemy, pyk, pięknie. I połączmy wszystko ze sobą razem. Gdzie ja mam klej? Tu jest klej, sand, gravel. Łączycie to oczywiście 4. W stosunku 4 do 4 i do 1. I macie wtedy growta zdobytego. Czyli jak tutaj widzicie 40 sztuk. Mnie się udało wykonać. Przydałoby się to oczywiście... właśnie, charcoalem to przepalać, bo to będzie najbardziej opłacalne. Zużyjemy 5 charcoala i przepalimy te 40 sztabek. 40 sztabek wystarczy nam chyba na, nie wiem czy na całość, ale na część na pewno. Na pewno na wszystkie briki, kontroler na pewno chyba też. Chyba na większość z tego nam wystarczy, są te briki. Chyba tak. Ale oczywiście poczekajmy, aż one się nam wykonają i dostaniemy iron pipe. To będzie ciekawe, gdzie mogli to przetransportować gdzie indziej. No, będzie fajnie. Będzie mega przyjemnie. Dobra, się przenoszą jednak, ale troszkę w inny sposób.
ale działają. Uwaga, uwaga, szykuj się. Teleportować. Okej, już staję na krawędzi. Już staję na krawędzi, stoję. I teraz widzisz, tutaj urosły ci sidy. No widzę. Ty je posadziłeś. Już powiedziałem to przed sekundą, że urosły. Ale posadziłeś je, czy nie? Nie. To mówiłam. Po prostu że... musiały być one dorosłe, ja je za szybko zbierałem. Daj mi marchewki trochę. Właściwie je zjadłem. Albo jabłka, mogę jabłka? Rzuciłem ci marchewkę chyba. No możesz, a co, jesteś głodna czy jak? Troszkę. Mam jabłek. Głód ci doskwiera, powiadasz. Aż ty. Ja to bym dała ci te aluminiowe patyczki, ale pewnie byś się nie zgodził, więc... Nie. Jeden. Wszystko legal musi być. Jak chcesz, to możesz pokazać moją wyspę, bo ja muszę już iść. Wiki. A, dobra, to się tepnę teraz do Wiki. Tak, niestety, ale Wiktoria będzie musiała uciekać teraz, więc ten krok samą końcóweczkę nagramy już razem, czyli inaczej mówiąc, wykonanie pieca pewnie. To jest Wiktorii Hacienta. Ja się nie dziwię, że ci respią moby. Tutaj. Ale to jest wszystko oświetlone. No ale tak to dziwnie wygląda. Jaka burżuazja, ironowe chesty. Fajny ten klimat. Rubber saplinga masz. Rozumiem, że ci z dirtu on wyleciał, prawda? Tak. No to ja mi jeszcze patrz na to. Idź tam to podejdź. Chodź, podejdź tam. Podejdź tam. Ojojku. Widzisz to? No. Fajne. Fajne, aż przyjemne. Aż przelagowuje. A no tam wszędzie postawiłaś je. Troszkę chyba zapłaciłeś za nie. Te belty nie są chyba aż takie tanie. No za ironię. Belt. Ironię. Belty, no. Ale to jest 8 sztuk. No. Drogie wydaje mi się. To są tańsze, ale wymagają kleju. I wymagają redstone'a, więc... Ale te, na tych beltach, o których ty mówisz, nie respią się potwory. A na tych się respią. A wiatraki wystarczy zrobić. Tylko nie wiem, jaki jest zasięg wiatraka. No, a kosztuje jeden Irona i jeden Redstone'a. A? Lepsze. Ja sobie je zamówię pewnie. Można. Mi tam belty pasują. Ja chyba sobie je będę montował, tak naprawdę. Czekaj, tylko zrobię sobie jeszcze vacuum hopper. A z itemami sobie później pokombinuję, jak to zrobię. A właśnie, bo ja muszę przejść teraz z powrotem. Super. Super! Po prostu super! A to czekaj, ja przejdę zaraz, tylko daj mi wykonać. Więc dobra, teraz mnie czeka standardowo posiedzenie chwileczkę przy cobblestone, bo potrzebuję więcej itemów. O, fajnie. Tutaj są levele, zapomniałem o tym całkowicie. A ja już będę kończyć, więc pa. Tak, Wiktoria niestety musi kończyć, więc pa Wiktoria, możecie teraz ją ładnie tutaj w komentarzach pożegnać. Wiktoria wyjeżdża na wakacje na 2 miesiące. Nie. A, to było takie... Takie złe. Bierz tej mod. Godzina pierwsza. 20. No to nie jest godzina do nagrywania. Jak nie? To jest normalna godzina, w której normalni ludzie Rzeczpospolitej Polskiej nagrywają odcinki. No. Nie? Nie znam takiego czegoś. Nie. Okej. Okay. Dobra, to ja idę. Pa. Hej. A, oczywiście zapomniałem o tej prostej kwestii, że można to zdobywać hammerem i w tej samej chwili macie gravel. Zapomniałem o tym całkowicie. A, teraz oczywiście będę o tym pamiętał. Mam taką nadzieję przynajmniej. Chociaż nie wiem, czy to jest szybsze od zwykłego pikaksa? Chyba tak. Więc jak oczywiście też kopaliście, tak jak ja, pikaksem, a gracie też na projekt Ozon 2, na trybie Titan, oczywiście, bo tylko tak warto grać. Już my znamy mody, już, prawda? Więc no, tryb Tytan to jest wręcz wymagany dla osób, które już cokolwiek z modami kiedyś obgrywały. Nie ma sensu grać na tych poziomach łatwiejszych. Gdzieś tak czy siak, przecież to jest tylko i wyłącznie Minecraft. I tylko i wyłącznie modyfikacje, które są mega utrudnione, mega trudne. Takie, które się nie używa na co dzień. Tak, to jest tylko i wyłącznie to, więc to jest bardzo proste, prawda? Bardzo proste, rzecz jasna. Dobra, potrzebujemy też wykonać dusta i potrzebujemy więcej kleju, bo potrzebuję oczywiście wykonać piecyk Stinkera, bo to jest bardzo potrzebny, to znaczy, że już Wiki go ma.
Słabo, że ja go jeszcze nie mam. To jest mega słabe. Dobra, dust. Jest, dobra, już się bałem, że go tutaj nie ma. To byłoby bardzo smutne, jakby teraz mi tutaj cały wyleciał. Potrzebuję bucketa. I napełnić to wszystko wodą. No i dobra, pierwszy item już możemy chyba tu powoli wykonywać. Wszystkich pewnie nie wykonamy, ale zobaczymy. Mam tutaj casing, on na pewno był potrzebny. Controller był w ten sposób. I już mamy za mało, bo drain był tutaj, 6 sztuk łącznie, po bokach, z tego co pamiętam, chyba tak, to był drain. Tutaj jeszcze jeden powinien być z boku i będzie on już wykonany jak najbardziej. To mamy, potrzebujemy drainy 2, prawda? Tak, dwa drainy potrzebujemy. Dobra, szkło, no i casing, table. Niestety table był troszeczkę chyba bardziej skomplikowany, zaraz zobaczymy zresztą. Table, no i gdzie jakiś casing tutaj jest oczywiście. Nie, w ten sposób, czyli bardzo prosty. No ale oczywiście to jest więcej sztuk i chyba mi tego dalej nie wystarczy. Dobra. Idę kopać, pukać to cały czas dalej, żeby było tego więcej. Ach, kurczaczki, no dobra, trzeba to zrobić. Chyba, że wygląda sobie ironowego. Już za jakiś czas będziemy mieli tego irona naprawdę dużo, więc mogę już chyba teraz, w tym momencie pozwolić sobie na wykonywanie ironowych hamerów. Zobaczymy, na ile miliony wystarczą. Jest napisana ilość? Jest. 250 użyć. Ten ma 131. To jest tylko dwa razy więcej. Dobra, bez sensu. Dobra, nie będę wykonywał ironowego, gdyż mija to się tak naprawdę z celem. Różnica nie jest aż taka duża, żeby opłacało się je tworzyć. Za tydzień zobaczymy, ile zyskamy za tej nocy itemów z mobów. Może spróbujemy tam podejść jednak do nich. To jest ryzykowne trochę, bo możemy zginąć. Może itemki, te ważniejsze oczywiście. Wszystkie itemki odłożymy. Okej, okay. I chodźmy tutaj. Naszych mobów, bo tak, bo tutaj jak widzicie teren otwarty. Fuck! Za blisko byłem! Safe, mocny! Jak to mogłeś to spsuć? Ale jeszcze nie, chcę po prostu troszeczkę tutaj ponabijać tych poziomów. Okej, okay. Kolejny klepnięty. Dobra, spider. Teraz wy tutaj, zgincie, dziękuję bardzo. Dusza, zgin, nie wiem po co ty jesteś, ale musi zginąć. A, uciekła mi. Zła niedobra duszeczka. Duszyczko, chodź tutaj. Zejdź do mnie na chwileczkę. No czemu nie chcesz? Panie, Panie. Hop, pa. Miło się było spotkać. Dobra. Potrzebuję to zamurować, oczywiście, rzecz jasna. Skopałem troszkę tę sprawę, ale mam innego epic buga. Zaraz zobaczymy, co tutaj będzie takiego. Wiecie co, bezsensownie stałem tam w miejscu. I to było całkowicie chore, bo mogłem równie dobrze po prostu tam, wiecie, przyjść, zrobić swoje i odejść. A ja nie wiem dlaczego, nawet nie mam pojęcia, naprawdę jak tu usprawiedliwić to co zrobiłem. Bo to jest moja wina. Tak, to jest głównie moja wina, to co się teraz tutaj wydarzyło. No się po prostu stałem tutaj jak słup taki, jak powiedziałem, nic mi się przecież nie stanie. No oczywiście, że się stanie, bo nie ma szans, że się nic nie stało, jak ktoś takie coś robi, jak ja teraz odwaliłem. Jest ten malutki, tutaj jest. Dobra, ten malutki postawimy tutaj. Oczywiście mogę potrzebować tego częściej, dlatego też no nie chcę co chwilę wykonywać sobie tego tutaj crafting baga, taka że od nowa. Tak to zbudujemy. No dobra. To chyba w porządku. Zobaczmy teraz nasze zdobycze. Mamy 3 bugi. Idźmy od Commona oczywiście. Common, pierwszy. Turtle Base. Ej, co to jest? Open Modular. Ej, to jest fajne. Tu jest broń jakaś podstawowa. Low ammo. Any block item. Obojętnie jaki blok i on z tego będzie strzelał. Potato.
są kule, a jest elektryczność, non, laser. No, to już jest drogie, to już jest mega drogie. Tutaj też, ha, to jest fajne. Obojętnie jaki item, chociaż, no, czy będzie mi potrzebne? Chyba niekoniecznie. A, czekaj, to zbierzmy oczywiście. Kolejny common. Gunpowder i papier, no średniało. I epic. No dobra, czyli nic ciekawego, naprawdę to w ogóle nie jest nic dla nas przydatnego. No ale okej, okay, dobra, rozumiem, powiedzmy jakoś tak. To. Okej, okay, wykonajmy teraz kolejną tutaj część. Zobaczymy, ile teraz uda nam się go wykonać. Weźmy tylko nasze itemki, te najważniejsze rzeczy, jasna. Resztę zostawimy tutaj, bo nie potrzebujemy tutaj wszystkich itemów, a przynajmniej tylko i wyłącznie ich cząstkę. I to odłóżmy, rzecz jasna. No dobra, Search Tank i dwa razy trajny, prawda? Dwa razy trajny tam były. Dobra, i teraz oczywiście tablet. Kurczę, zabraknie mi dwóch sztuk. Tak, jeśli. Oczywiście jeszcze potrzebujemy tutaj lejki, a to jest inna sprawa. Więc tak się potrzebujemy tego wykonać więcej. Ach, dobra. Coś tego wykopałem? Tak, mam tutaj gerejla trochę. No, potrzebuję tego, czy rzecz jasna, więcej. No i dobra, ostatnie sztuki już są i nasz itemik również. Więc to chyba jest wszystko na się stworzenia tego, tak. Teraz musimy go oczywiście tutaj postawić. Będziemy postawić tutaj na końcu. Nie wiem, jak później to obrobimy tutaj przy nim. I nie wiem, czy tutaj przy nim nie powinienem więcej... Widzicie, wszędzie te kolejne, jak się patrzycie u mnie, macie deski. Nie wiem, czy deski nie będą moim problemem w późniejszym czasie. Oby nie, tak naprawdę, oby nie. Dobra, załóżmy, że to będzie w tym miejscu. Więc to wymaga 3 kratki. Masz tu jakiś środek. Zadając, że tutaj to jest środkiem, czyli tutaj byłby środek mój. Więc tutaj zrobimy miejsce, gdzie to ułożymy. To potrzebuję... Właśnie, trzeba by tylko zaokrąglać 8 bloków, a nie 9. Nawet więcej potrzebuję, żeby wykonać ten piecyk. A nie tylko tyle, co on chciał ode mnie. No właśnie, ciekawe, czemu to akurat tylko tyle chciało. Albo możemy postawić piecyk 2x2. Najmniejszy piecyk chyba. Mhm. Chyba o to chodziło w tej grze. Żeby wykonać piecyk 2x2 jako ten pierwszy. A, tylko zapewne chcemy aż taki malutki. Chyba mamy stać na większy piec, tak? Czekaj, jak to się wykonuje? Tak, stać mi na większy piecyk. Dobra, wykonamy piecyk od razu 3x3. Czyli tak jak ma Wiktoria tam u siebie. Chyba też miała 3x3, prawda? Chyba tak. Dobra, wykonamy to oczywiście jeszcze tutaj bloki kolejne. I będziemy musieli teraz to jakoś fajnie tutaj obrobić, czyli tutaj robimy to. Teraz budujemy boki, więc pierwsze co, oczywiście potrzebujemy nasz kontroler. Czy może on być w naszym kierunku skierowany? Musi być w naszym kierunku? Chyba tak. Tak go zrobimy. Nie, on musi być z boku. Wiecie dlaczego z boku? Gdyż do niego będziemy podpinali się tej rzeczy, więc go zbudujemy tutaj. Chyba, że on musi być całkowicie do boku, więc tak go zbudujemy. Ok. Teraz jako drainy będą... Tutaj to powinien być poziom wyżej. Fucking shit, potrzebuję o wiele więcej tego, żeby to miało ręce i nogi. Dobra, więc sobie po prostu tutaj poczekam teraz dłuższy czas i pozbieram tego jak najwięcej się da. Tak będzie chyba najlepiej. I zapomnijmy, że zbudujemy to po prostu szybszy. No może taki mniej widowiskowy, ale będzie to zabudowane jeszcze na dole. Tutaj zbudowałem sobie tego małą platformę do prac, bo źle zamontowałem, więc musiałem zejść na dół. I tak to zamontujemy w ten oto sposób. Oczywiście tak tutaj nie widzę nowego tego bloku, ale jest już w porządku. I to potrzebuję jeszcze lejki wykonać. Lejek to jest 3 bloki tak ułożone. Takie po prostu lejki teraz potrzebuję uzyskać. No i rzecz jasna tutaj potrzebuję jeszcze lawę, ale lawę tam już produkujemy, rzecz jasna, więc tutaj lawa nie będzie większym problemem. I w tym miejscu kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, pamiętajcie oczywiście o łapkach, komentarzach i oczywiście o subskrypcjach, jeśli macie ochotę śledzić tą serię na bieżąco. A ja Was oczywiście mogę tylko i wyłącznie zachęcić, ale co zrobicie, to jest Wasz indywidualny wybór. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia, mam nadzieję, w kolejnym odcinku. Na razie wszystkim, hej hej, pa!